Panie i panowie, spotykamy się dzisiaj z bardzo ważnego powodu. Otóż jest już was 1000. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że P42 ma już ponad 1000 subskrypcji. Niedawno świętowaliśmy 100 dni kanału. 1000 subskrypcji, 100 dni kanału. Po prostu to mi się nie mieści w głowie, czyli średnio 10 osób dziennie uznało, że chce mnie oglądać. Dla mnie to jest tak niepojęte. A więc zacznijmy od takiego małego podsumowania. Otóż od 18 grudnia, kiedy pojawił się pierwszy film, do dziś, czyli 1 kwietnia, ponieważ kręcę to na kilka dni przed, ponieważ ja tak zawsze robię, bo chcę, żebyście mieli dopracowany materiał i żeby zawsze wyrobić się z terminem. Przez tyle czasu zdobyłem 1050 subskrypcji. Ponad 300 osób obserwuje mnie na Instagramie, 200 osób lubi stronę na Facebooku i mam 100 znajomych na Lubimy Czytać. To, co zmieniło się przez te 3,5 miesiąca w moim życiu, jest po prostu niemożliwe dla mnie. Fajną nawet rzecz mi podrzucił YouTube, ponieważ napisał tam gratulacje z okazji 1000 subskrypcji i ogląda cię tyle osób, że jest w stanie zapełnić średnią salę koncertową. Tak było tam napisane. Bo wiecie, o co chodzi. Wyświetlenia to wyświetlenia. To jest takie pojedyncze obejrzenie właśnie filmu, ale subskrypcja, czyli to, co wy wszyscy zrobiliście, którzy mnie teraz oglądacie, a przynajmniej znacząca większość, no bo tak mi się wydaje, to jest uznanie, no okej, chcę jeszcze raz usłyszeć, jak ten człowiek coś mówi. Wiem, że sobie tutaj hiperschlebiam, ale no tak to się odbiera, prawda? Tak jak ja na przykład kogoś subskrybuję. Jest dużo osób zajmujących się podobnymi rzeczami, no bo spójrzmy prawdzie w oczy. Ja się zajmuję głównie BookTube'em, w zdecydowanej większości. Mnóstwo jest osób, które tworzy na BookTube'ie, a nie da się oglądać wszystkich i uznanie mnie za takiego wartego oglądania jest dla mnie szok. Ale nie będę tutaj się wam rozwodził, ach, jaki to jestem zdziwiony, jaki to jestem wdzięczny, no bo to pewnie już wielokrotnie słyszeliście od innych twórców, którzy to robili. Więc ja dzisiaj przygotowałem kilka niespodzianek, kilka części programu, więc lecimy. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ kiedy zakładałem ten kanał, poobserwowałem kilka innych kanałów z różnych dziedzin, to ile zajmują się tym, co robią, i doszedłem do wniosku, że takim wyznacznikiem, że mój materiał się przyjmuje, będzie to, jeżeli po roku będę miał 1000 właśnie subskrypcji. Takie było moje pierwotne założenie. I mimo, że to już było takie górnolotne, bo uznałem, że tak, jak się uda, to będzie 1000 w rok i ja w ogóle nie myślę wtedy o subskrypcjach. Po czym się okazuje, że lecą te subskrypcje. Zanim się obejrzałem, to już było to 1000, bo jak wiecie, teraz jest 1050, nie zrobiłem idealnie w punkt 1000 subskrypcji, które było tam kilka dni temu, no ale to tak szybko się potoczyło, że no nie spodziewałem się tego. Jeżeli mam wam szczerze powiedzieć, to mam dwa największe cele YouTube'owe i to są takie dość górnolotne i nie wiem, czy się spełnią, bo są to dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, wiem, że to idiotycznie brzmi w ustach osoby, która ma 1000 subskrypcji, to, że chce mieć 100 tysięcy subskrypcji, ale po prostu, jak ja zobaczyłem, co YouTube wysyła za 100 tysięcy subskrypcji, to sobie pomyślałem, aha, zapisuję to na bucket list i chcę to kiedyś mieć. Wiem, że to jest praktycznie niemożliwe, a tak wam powiem nawet ciekawostkę, że policzyłem sobie, że ze statystyką, czyli z 10 subskrypcjami na dzień, za 27 lat powinienem mieć sobie wymarzone 100 tysięcy. Ale nie będę wam rozpowiadał się o tym, bo powinienem się cieszyć z tego 1000, który mam, naprawdę mówię, mega się z niego cieszę, tylko że jestem taki, że wyznaczam sobie kolejne cele, często niemożliwe, tak samo jak dla mnie niemożliwym się właśnie wydało ten 1000. Policzyłem sobie, że powinno tak być, ale szczerze mówiąc, aż tak w to nie wierzyłem, no ale no patrzcie, co się dzieje. A drugi mój cel, i z tego, co mi niektórzy znajomi mówią, jest o wiele bardziej prawdopodobny niż to całe 100 tysięcy, to moim wielkim marzeniem jest patronat książkowy. Ale o patronacie opowiem wam jeszcze za chwilę, kiedy zdradzę wam tą niespodziankę, nad którą pracowałem do tego filmu i dlatego ten film jest teraz, a nie wcześniej, ponieważ chciałem ją dopracować do końca. Dobra, teraz były cele, ale jeszcze wróćmy do tego, co się wydarzyło przez te 1000 subskrypcji, jakby tak określając czas. Rozpocząłem współpracę z wydawnictwem Sine Qua Non, która jest po prostu rewelacyjna, bo to wydawnictwo wydaje książki, które są bardzo w moim guście. No i raz na jakiś czas zresztą widzicie, że mówię na początku filmu, że dziękuję za książkę wydawnictwu Sine Qua Non. Z tego jestem mega dumny. Nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się coś takiego zdobyć. I jeszcze coś, czego jestem bardzo dumny, to to, że dołączyłem do akcji Polacy nie gęsi i swoich autorów mają oraz Polacy nie gęsi książki czytają. Jeżeli nie wiecie, co to jest, ponieważ z tego co wiem, w momencie, kiedy będę publikował ten film, to jeszcze nie będzie żadnej recenzji ze współpracy właśnie z tą akcją, to sobie spójrzcie na przykład, jeżeli macie ekspozycję, albo macie Krew i Stal, albo macie Dopóki nie zgasną gwiazdy, ale nie jestem pewny, to tam z tyłu spójrzcie, jak są patronaci, to tutaj jest
Polacy nie gęsi i swoich autorów mają. I wyobraźcie sobie, że jestem częścią tej akcji. Jestem z tego mega dumny i chciałem wam się tym pochwalić, bo wiem, że jeszcze o tym nie wiecie, bo jeszcze nie recenzowałem żadnej książki razem z nimi, ale niedługo to się zmieni. No i teraz rzeczy prywatne. No to dzięki BookTube'owi poznałem mnóstwo fantastycznych osób. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, ale chciałbym najbardziej zwrócić uwagę oczywiście na przyczajonego hasacza, która jako pierwsza skontaktowała się ze mną przez Facebooka ze wszystkich booktuberów. Hasacz, z którą gadamy godzinami na Skype'ie oraz z innymi booktuberami. Trzeba też powiedzieć o Anicie z Book Reviews, z którą też nawiązałem kontakt i piszemy raz na jakiś czas. To jest dla mnie po prostu niesamowite, że ludzie, których jakiś czas temu tylko oglądałem, nigdy nie myślałem o tym, że będę z nimi miał taki kontakt. Teraz właśnie z nimi mam ten kontakt. Jest to też Jola z Crazy Book Eater, oczywiście Laura Lee. Kiedy kręciłem ten film, nie wiedziałem, że 2 dni później uda mi się spotkać z Laurą osobiście. Jak chcecie zobaczyć relacje z tego spotkania, to vlog jest już dziś na kanale Laury. U mnie moja część pojawi się w piątek, więc serdecznie zapraszam was po obejrzeniu tego filmu na kanał Laury. Megan oraz Karolinę z vloga Tanaya czyta. I mnóstwo innych wspaniałych osób, chociaż mam wrażenie, że o kimś jeszcze zapomniałem, kogo miałem wymienić. A no tak, jeszcze Jerzys, kto czyta, że podwójnie, ale wy go już znacie za dużo i tak o nim mówię na filmach, a tak na serio to... O Jerzy mógłbym gadać jeszcze długo, ale wam tego oszczędzę, więc skracając. Jerzy, chylę czoła i dzięki. Nie można zapomnieć także o wspaniałym Sołtysie z kanału Pora na mnie, z którym kręciłem mój pierwszy kolab na kanale. Co jeszcze jest ciekawe i teraz mi się przypomniało, za ponad miesiąc są warszawskie targi książki i muszę wam się pochwalić, bo nie chwaliłem się tym na Facebooku, ponieważ jeszcze nie zrobiłem tego, co powinienem, czyli nie wydrukowałem sobie takiej przypinki. Dostałem akredytację na targi książki, czyli mogę sobie wchodzić i wychodzić przez 4 dni. Po prostu czuję się tak doceniony, w życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego mi się przydarzy, a to tylko po tych 3,5 miesiąca. Ja nie wiem, co to będzie dalej. Niektórzy właśnie moi znajomi mówią, my w ogóle, co to się będzie dalej działo, jeżeli teraz się tak rozkręcasz? No, szczerze mówiąc, ja też się boję. Nie chcę tutaj prawić mądrości, ale chcę wam powiedzieć tylko jedną rzecz do wszystkich, taką radę życiową, ponieważ chciałem zrobić tutaj taką mowę. Pierwsza rzecz, jeżeli coś lubicie, to róbcie to ponad wszystko. Panujcie oczywiście nad całą resztą życia, czyli szkołą, relacjach z rodzicami, relacjach ze znajomymi, ale róbcie to naprawdę ponad wszystko. Druga rzecz, to jest to coś, o czym się sam przekonałem, jest to to, że otoczenie, w którym przebywacie, nie jest waszym jedynym, w którym możecie być. Wiem, że to idiotycznie brzmi, jak to teraz mówię, ale chodzi mi o to, że przekonałem się, to, że osoby z mojego otoczenia, z mojej szkoły, z moich znajomych, nie czytają tych książek, co ja, nie czytają tyle, co ja, to oczywiście ich nie deprecjonuje, ale warto jednak sięgać dalej. I to jest coś, co ja zrobiłem zakładając kanał, to jest coś, co ja zrobiłem nawiązując kontakty właśnie z innymi booktuberami. Bo poznaje się naprawdę tak wspaniałych ludzi. Wiecie, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale sięgajcie dalej. Nie mówię tutaj, żebyście oczywiście od razu lecieli zakładać blogi, kanały, co by było oczywiście mega, bo spełnianie się w ten sposób jest naprawdę niesamowite, ale nie chcę, żebyście się na przykład przejechali na tym, żeby wam odpukać oczywiście nie wyszło, tak jak mi nie wychodziło z 10 razy naprawdę. Moje podejścia do internetu były liczne. Kiedyś wam o tym opowiem w epopei. I taka jedna prosta porada. Większość z was ma Facebooka, a na Facebooku jest coś takiego jak grupy. Szukajcie grup, z którymi wiążą się wasze zainteresowania. Zgaduję, że większość z was tutaj to książkoholicy. Szukajcie grup książkowych, szukajcie grup dyskusyjnych. Jeżeli się interesujecie fantastyką, to polecam wam jedną właśnie grupę na Facebooku, która się nazywa po prostu Fantastyka. I ja dzięki tym ludziom także, co było w ogóle rok temu, poznałem mnóstwo fajnych książek. Dzięki takim grupom poznaje się też mnóstwo świetnych ludzi. I życzę wam po prostu tego, co przydarzyło się mi dzięki BookTube'owi. I teraz przechodzimy do części, nad którą tyle pracowałem i praktycznie w co drugim filmie, w tym poprzednim tygodniu, gdzie były filmy co drugi dzień, wam o tym wspominałem. A więc jest to nowy wygląd na kanale. Otóż moja koleżanka pod pseudonimem Rammaru publikuje na Facebooku różne rysunki, ponieważ zajmuje się tym, to jest jej hobby. I dotarło do mnie, jakby połączyłem myśli, że a może by się z nią skontaktować, pogadać, może byśmy coś zrobili, żeby polepszyć wygląd mojego kanału, bo jakby nie patrzeć, to co było przed tym, co teraz jest, zaraz zresztą zobaczycie, o co mi chodzi, no to było takie trochę tymczasowe. A więc razem z Rammaru opracowaliśmy nowy awatar. I zanim wam pokażę efekt finalny, albo po prostu zrobię zdjęcie i wam teraz wkleję, bo taka myśl mnie po prostu naszła kiedyś, jak już miałem coś wymyślić sobie, co bym chciał mieć na tym awatarze w nowym wyglądzie. No i Rammaru zrobiła z tego coś takiego. Jak ona mi wysłała pierwotne szkice, właśnie przerobione to, co ja jej pokazałem, bo pokazałem jej to i jak ona mi pokazała te pierwsze szkice, ja byłem w takim szoku. W sensie, ja wiedziałem, że ona cudownie rysuje, że jest mega utalentowana,
ale że ona moją taką idiotyczną, szczerze mówiąc, wizję przełożyła na coś tak rewelacyjnego, byłem w szoku. A więc tak wygląda nowy Avatar. Mam nadzieję, że wam się podoba. Piszcie właśnie, co o nim sądzicie. To jeszcze nie koniec, ponieważ zmienił się również baner, który jest na kanale i jest to jakby tak trochę przedłużenie, rozszerzenie tego, co jest u mnie na awatarze, tego tła. I wycinek z tego banera jest to logo, którego zamierzam używać, jeżeli spełni się jedno z moich dwóch booktubowych marzeń, czyli patronat. I jest to coś, co marzę o tym, żebyście kiedyś zobaczyli na jakiejś książce. Oczywiście link do strony Rammaru na Facebooku macie w opisie, więc serdecznie do niej was zapraszam i jeszcze raz dziękuję Rammaru. Tak więc to by było na tyle. Podsumowując, zapowiada się naprawdę ciekawie, ponieważ będą targi. Niedługo będę recenzował dużo fajnych książek, które przyszły do mnie z wydawnictw. Niedługo popracuję też nad tym, żeby zorganizować jakiś konkursik. Jeszcze raz dziękuję wam za to 1000 subskrypcji. Chociaż nie powinienem mówić dziękuję wam za 1000 subskrypcji, tylko dziękuję tobie, który to w tej chwili oglądasz, za to, że kliknąłeś ten guzik subskrybuj i dołączyłeś do tej ekipy, którą tutaj tworzymy. Mam nadzieję, że kanał będzie się nadal tak rozwijał. Mam nadzieję, że cały czas będziecie chcieli oglądać materiały ze mną, co w ogóle jest dla mnie szokiem, że wam się to w ogóle podoba. Więc jeszcze raz dziękuję. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!